Dzień 508. Ukraińcy przeprowadzili dziś serię zmasowanych uderzeń łącząc powietrzne i morskie drony Kamikadze oraz rakiety Storm Shadow. Najpotężniejsza eksplozja miała miejsce w obwodzie ługańskim. Dziś rano mieszkańcy Ługańska zgłosili, że słyszeli wiele eksplozji. Wiele osób donosiło, że eksplozje były tak potężne, że impuls przypominał trzęsienie ziemi. Były dowódca sił tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, pułkownik Maroczko, stwierdził, że Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na miasto Ługańsk przy użyciu zachodniej amunicji kasetowej. Jednak po pierwsze okazało się, że eksplozja miała miejsce w małej wiosce juwilejne, tylko że ogromne pióropusze dymu można było zobaczyć dziesiątki kilometrów dalej. Po drugie, chociaż ukraińskie ministerstwo obrony potwierdziło, że Ukraińcy otrzymali już zachodnią amunicję kasetową, sądząc po eksplozji jest mało prawdopodobne, aby Ukraińcy użyli właśnie jej. Bardziej prawdopodobne jest, że w odpowiedzi na takie wydarzenia Rosjanie prowadzą operacje informacyjne, aby nastawić miejscową i krajową ludność przeciwko Ukrainie i jej sojusznikom, twierdząc, że użyli niszczycielskiej broni do atakowania ludności cywilnej. Prawdziwym celem ataku okazała się kopalnia węgla we wsi juwilejne, a wielu analityków twierdzi, że została ona trafiona przez rakietę Storm Shadow. Ukraiński sztab generalny poinformował, że Ukraińcy zniszczyli ogromny magazyn z rosyjskimi rakietami. Kopalnia węgla była idealną lokalizacją do przechowywania rakiet, ponieważ nie znajduje się na powierzchni znajduje się tuż obok linii kolejowych, co pozwala na łatwy transport. Niestety dla Rosjan te szlaki transportowe były ściśle monitorowane. Drugim celem ataku rakietowego Storm Shadow stał się Mariupol. Lokalni mieszkańcy zgłosili, że słyszeli wiele eksplozji. Doradca burmistrza Mariupola, Petro Andruszczenko dodał, że rosyjska obrona przeciwlotnicza została aktywowana nie tylko w samym Mariupolu, ale także w pobliżu Nikolskiej Manguszu, które znajdują się około 15 km na północny zachód od Mariupola. Trzecim celem ataku rakietowego Storm Shadow stał się Berdiańsk. Lokalni mieszkańcy zgłosili że słyszeli eksplozje w południowo-wschodniej części miasta i na północ od niego. Zarówno Berdiańsk, jak i Mariupol są jednymi z najważniejszych rosyjskich węzłów logistycznych z wieloma magazynami i obszarami przemysłowymi, które są stale wykorzystywane do stacjonowania wojsk oraz przechowywania amunicji i sprzętu. Jednak najszersze uderzenie miało miejsce na Krymie. Rosyjskie media podały, że doszło do kilku fal ataków. Pierwsza fala miała miejsce o pierwszej w nocy. Aby utrudnić przechwycenie, ukraińskie drony powietrzne atakowały jednocześnie różne obiekty: lotnisko, skład ropy naftowej i flotę czarnomorską. Druga fala miała miejsce o 5 rano i była jeszcze bardziej zróżnicowana, ponieważ oprócz wystrzelenia 9 dronów powietrznych, Ukraińcy wystrzelili również dwa drony morskie. Rosyjskie media donoszą, że przechwycenie okazało się bardzo trudne i musieli zaangażować wszystkie swoje zasoby, aby zapobiec tragicznym konsekwencjom. Rosjanie próbowali użyć zwykłej obrony przeciwlotniczej, która nie jest skuteczna przeciwko takim celom. Dlatego też użyli stacjonarnych i mobilnych systemów walki radioelektronicznej oraz wielu jednostek z bronią strzelecką. Drony morskie są jeszcze trudniejszym celem ze względu na swoją mobilność. Najskuteczniejszą bronią przeciwko nim okazał się karabin maszynowy. Tym razem Rosjanom dopisało szczęście, ponieważ, nawet według rosyjskich źródeł, drony zostały zniszczone w ostatnich sekundach. Mniej niż 100 metrów od floty czarnomorskiej. W międzyczasie siły rosyjskie straciły kolejnego ważnego oficera. Dziś ukraiński oficer potwierdził, że siły ukraińskie zlikwidowały dowódcę rosyjskiej 96. Brygady Rozpoznawczej, pułkownika Maksima Harlamowa. Ukraiński wywiad poinformował, że brygada ta została otworzona w 2015 roku specjalnie w ramach przygotowań do inwazji na Ukrainę, a działania właśnie tej brygady wyrządziły wiele szkód siłom ukraińskim. Dlatego też dowódca ten został uznany za jeden z dziesięciu najważniejszych celów. Maksim Harlamow został podobno wyeliminowany podczas ataku. Stor form shadow który miał miejsce wcześniej niektóre z ataków nie cieszą się dużym rozgłosem ponieważ ich celem są bunkry które służą jako kwatery główne więc nie ma dużej eksplozji która przyciąga wzrok ludzi ale to że wynik nie jest znany od razu nie oznacza że uderzenie zostało wykonane na próżno dziś widzieliśmy wiele podobnych ataków na południu ponieważ nie towarzyszyły im zdjęcia ogromnych i widocznych eksplozji wskazuje to że Ukraińcy najprawdopodobniej celowali nie w skład amunicji ale w kwatery główne i stanowiska dowodzenia próbując zerwać ciągłość dowodzenia rosyjskiej armii i osłabić rosyjską obronę potęgując dezorganizację na tyłach jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję. Rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.